Joga twarzy, a sztuczne rzęsy. Cóż my na to? A odżywki do rzęs, tak popularne, czy są dobre, czy powinniśmy je wymienić, wyrzucić z kosmetyczki? Jak ćwiczyć oczy i jak dbać o nasze brwi i nasze rzęsy? Uwaga, kosmetycznie od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Zabierzmy się za ten temat. Mówiąc o doklejanych sztucznych rzęsach, nie będę absolutnie rozważała kwestii estetycznych, bo przecież jest naprawdę fajnie, jeśli działamy tak, żeby się sobie podobać, a otoczenie powinno reagować na to z szacunkiem i miło. Także rozumiem tutaj estetyczny entuzjazm dla rzęs doklejanych. Natomiast joga twarzy, od razu zdradzę, nie bardzo je lubi. Dlaczego? Dlatego, że naszym celem jest działanie antygrawitacyjne. Tak, na tym polega tak naprawdę to odmładzanie, to żeby nasza twarz nie poddawała się za szybko sile ciążenia. Rzęsy doklejane, szczególnie jeśli są obfite, to nam mogą się wydawać leciutkie, ale z punktu widzenia oka, a ściśle rzecz biorąc mięśnia okrężnego oczu, jeszcze w tej jego partii górnej, dźwigającej, one są po prostu ciężkie, a więc zwielokrotniają działanie grawitacji. Także co ja bym mogła poradzić? No ja bym radziła, żeby zdjąć i zastosować inne sposoby na piękne, naturalne rzęsy, ale jeśli nie potraficie żyć bez sztucznych, doklejanych rzęs, to szczególnie regularnie powinnyście robić te ćwiczenia, które za chwileczkę zaproponuję. Jeśli nie macie doklejanych rzęs, to i tak macie świetne ćwiczenia unoszące górną powiekę. I tutaj uwaga, wnętrze dłoni kładziemy na czole, brwi idą do góry, czyli nasada dłoni unosi również brwi, tutaj nic nie marszczymy. I teraz uwaga, patrzymy mocno w dół, to troszkę śmiesznie wygląda, gdzieś tam w kierunku podłogi czy też pępka i mocno mrużymy oczy do takich szpareczek. I teraz poczujecie drganie powieki górnej, do niej dołączy również powieka dolna i to jest ok, ona też sobie poćwiczy. I tak wytrzymujemy 20-30 sekund. Możecie to powtórzyć w jeszcze jednej serii i powiedzmy zrobić to rano, wieczorem. Szczególnie znowu, jeśli macie doklejane ciężkie rzęsy, zróbcie sobie parę razy dziennie taką Barbie. To jest też takie ćwiczenie. Jeżeli czujecie, że marszczy się czoło, a tutaj nie powinno, to trzeba je sobie przytrzymać i potrzepotać. Dobrze. Przejdźmy teraz do kwestii odżywek do rzęs. Ja przyznam, że przez lata byłam ich wielbicielką, bo rzęsy rzeczywiście rosły długie, grubsze, gęstsze, ale ten efekt A skończył się, a zaczęły się podrażnienia. Zaczęłam o tym czytać i większość tych skutecznych, dających spektakularne efekty odżywek do rzęs zawiera Bimatoprost. A co to jest Bimatoprost? To jest lek na receptę, uwaga, regulujący, a konkretnie zmniejszające ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. To jest poważna sprawa. To jest świetna sprawa przy jaskrze, ale jest to lek, który nie jest absolutnie rekomendowany kobietom w ciąży i karmiącym, także nie jest uważany za całkowicie bezpieczny, a takie zmienianie arbitralne ciśnienia wewnątrz gałki ocznej po to, no tutaj powiem tylko po to, żeby mieć ładne rzęsy, to naprawdę jest bardzo dyskusyjne i tutaj tak naprawdę okuliści biją na alarm. Niestety, wbrew twierdzeniom producentów, że kleje do sztucznych rzęs są absolutnie bezpieczne, okuliści mają zupełnie inne na to zdanie, bo
niemalże codziennie, wiem, bo pytałam, przyjmują pacjentki z bardzo dużymi podrażnieniami, z przeróżnymi problemami w obrębie powieki górnej i z alergiami, opuchniętymi oczami. To są dość mocne środki, także jeszcze jeden argument przeciwko. Wróćmy sobie do tych odżywek, do włosów, do rzęs, do brwi, bo przecież chcemy mieć je ładne. I teraz tak, zapewne zauważyłyście, że na rynku są również odżywki peptydowe. One nie dają aż takich super spektakularnych efektów, ale dają dobre. I tutaj w związku z tym, że my już tak naprawdę w naszej pielęgnacji Yogatractive mamy, tutaj mam Adifil, tutaj mam Botox-like, czyli argirelinę. To są właśnie te peptydy i one są tutaj pięknie stężone, więc skoro już używamy ich do pielęgnacji wokół oczu, tutaj są idealne, to dajmy też sobie po prostu troszeczkę na brwi i na rzęsy i będzie świetnie. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, użyjmy sobie po prostu słynnego od naszych babć olejku rycynowego. On jest doskonały, ale żeby nie był aż taki intensywny, pamiętajcie, że mówimy o ilościach takich naczubek paluszków do wsmarowania, to zmieszajmy ten olejek rycynowy z 5% kwasem hialuronowym i one będą pięknie i nawilżone i odżywione. Olejek rycynowy jest fajny, bo również rzęsy nieco przyciemnia, ale uwaga, nie jest dla każdego, bo niektórych podrażnia. Jeśli tak się dzieje, to macie właściwie dwie opcje. Kupić w aptece kapsułeczki z witaminą AE, to są zupełne grosze, i też właśnie na czubku paluszka zmieszać sobie z kwasem hialuronowym i w rzęsy i w brwi wmasowujemy. Albo, skoro już zapewne w swojej pielęgnacji macie bazę olejową premium, ona jest szalenie mineralizująca dla włosów, ale też i brwi, i dla rzęs. I ja to po prostu tak robię, leniuszek, że biorę sobie kwas hialuronowy, biorę bazę, którą i tak na przykład smaruję często ciało, znowu na paluszek i w ten sposób sobie odżywiam brwi i rzęsy. I zrobione, ona jest bezzapachowa, także nie powinna w żaden sposób nas podrażnić. Właściwie to być może powinnam zacząć od kwestii demakijażu. Wiele z nas, drogie panie, sobie te rzęsy męczy i wyciera, szczególnie jeśli je mocniej maluje, przy demakijażu, więc przestańmy to robić. Bierzemy olejek micelarny bezzapachowy, czyli ja mam tutaj naszą kultową ambrozję, której nawet jeżeli napchamy do oka, to nic się nie powinno dziać, ale może być też wasz ulubiony olejek micelarny, jeśli jest bezzapachowy. Dajemy go zawsze na zwilżony wacik. I teraz uwaga, co robimy z tym makijażem oczu? My go odmaczamy najpierw, czyli przykładamy płateczek. Tutaj produktu nie powinno być za dużo, bo mimo że mówię, że jak się dostanie do oczu, to nic, to nie chcemy oczywiście za dużo. Odmaczamy momencik i dopiero delikatnie wtedy zdejmujemy wszystko, tak długo jak trzeba, ale bez żadnej szkody, a wręcz przeciwnie, nasza cudna ambrozja jest także mocno mineralizująca dla tych włosków. Działa na nie bardzo korzystnie, ona ma naprawdę niesamowity skład. I ostatnia rzecz, odżywianie rzęs od wewnątrz. Na rynku Maestria, czyli pitne ceramidy premium, jest już od 3 miesięcy. I to jest dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby zacząć zauważyć efekty na włosach, czyli one po prostu szybciej rosną. Część z was nawet mówi, ojej, teraz ciągle chodzę do fryzjera, ale zaczynacie entuzjastycznie pisać, że zagęszczają się brwi i rzęsy. I to jest normalne, dlatego że pitne ceramidy, o taki szocik, to jest bardzo silny stymulator wzrostu włosa, a więc i tych włosków. A ja też lubię takie efekty, bo one pokazują, że to nasz organizm cały jest tak odżywiony, że pokazuje nam to w pięknej skórze, bo ceramidy głównie używamy dla skóry, ale także i tutaj. I ja na przykład ten efekt widzę na brwiach. Także tak jak wspomniałam, to na pewno nie jest rozwiązanie natychmiastowe. Pijemy szocik i
mamy piękne rzęsy, to jest wszystko jasne, ale jeśli macie trochę cierpliwości, to jest to bardzo fajny dodatek do tych działań, o których wspomniałam wcześniej. A ja Wam życzę pięknych firaneczek i satysfakcji z nich, a przede wszystkim zdrowych oczu i nieopadającej górnej powieki jeszcze przez dłuższy czas.